cześć wszystkim, z tej strony Minty i mam zamiar zacząć dla Was dzisiaj nową serię na moim kanale, czegoś takiego jeszcze nie było i będzie to seria z kolorowania książki Wyspę Anity Grabos. Wiem, że raczej na tym kanale pojawiły się tutoriale, które nadal będą się pojawiać, jednak te tutoriale, no trzeba nad tym pomyśleć, żeby wszystko było idealnie. I przez to filmy wychodzą jak widać, a chciałabym, żeby było jednak już ich więcej na kanale, bo ostatnio jest Was coraz więcej i bardzo się z tego powodu cieszę, więc uznałam, że wyspy będą dobrą alternatywą do nagrywania. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Wszelkie sugestie na ich temat piszcie w komentarzach. Nie wiem, jaką chcecie szybkość, w sensie, że nie wiem jeszcze po prostu, jak będę to wszystko robić, bo to dla mnie nowość. Wczoraj kupiłam aparat, którym właśnie nagrywam i jestem na razie zachwycona. No i postanowiłam już jakiś czas temu, że właśnie będę dla Was nagrywać. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i tak jak mówiłam, wszelkie Wasze uwagi, opinie możecie pisać w komentarzach, możecie też wybierać, co mam kolorować w tym odcinku. Jeśli takich sugestii nie będzie, to będę po prostu robić wszystko po kolei. No a jak na razie to chcę Wam pokazać, co teraz będzie się pojawiało na moim kanale i właśnie jest to książka Wyspy. Książka do kolorowania od 5 do 105. Jeszcze nie wiem, jak często będą się pojawiały filmy z niej. Przekonamy się, jak to będzie. No, wszystko wyjdzie w praniu. Dobrze, ja Wam tutaj przybliżę. Pozwólcie, że teraz posłuchacie autobusa. Więc tak. Wyspy to pełna tajemnic, książkę do kolorowania dla marzeń w każdym wieku. Niezwykły czarno-biały archipelag ukryty w sercu bardzo spokojnego oceanu czeka na swoich odkrywców. Wyspierzy lubią koty, ptaki, herbatę różaną i podróże. Często odwiedzają kreatywnych i przyjaciół. Łodzią, statkiem, kolejką linową czy nawet balonem. Chętnie spędzają też czas we własnych bibliotekach, a z tego sprzedają, kiedy powstają nowe wyspy marzenia. Ich baśniowy świecie brakuje tylko jednego – kolorów. No i właśnie naszym zadaniem jest wypełnić tą książkę kolorami. Są tutaj naprawdę piękne ilustracje. Książkę dostałam od sztuki kolorowania. Dzisiaj zaczniemy z tą ilustracją. No i mam nadzieję, że Wam się jeszcze spodoba. Ja zaraz Wam jeszcze pokażę, czym będę kolorować, żeby później nie było wszelkich pytań. No i wracam za chwileczkę. Więc teraz pokażę Wam, czego zazwyczaj używam do kolorowania. Między innymi różne kredeczki z Bika. Kredki z Kohinora akwarelowe Mondelus 12 sztuk. Również z Kohinora Polycolor 24 sztuki kolory do portretów. I kredki Kohinor Progresso, czyli to takie bezdrzewne, no i okazjonalnie przydadzą mi się ołówki, te takie z grupy B. Oraz no, okazjonalnie mogą się pojawić ewentualnie kopiki albo promarkery. Thank you.
Wam się podobało, oto gotowy obrazek w całości. I co do wszelkich sugestii, jaka ma być szybkość, czy mają być większe zbliżenia, to proszę piszcie w komentarzu, piszcie też, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. I zaraz jeszcze Wam sobie małe zbliżenie na rysunek. Więc tak się prezentuje obrazek z bliska. Tak wygląda sama wyspa. I mamy tu wyspy i morze. No i jeszcze tutaj mamy drzewo. No i szczyt wyspy. A do wykonania obrazka użyłam tych tutaj kredek, czyli Mondo Luzy i kredki Progresso firmy Kohinoor. Więc ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Odcinek najprawdopodobniej kolejny będzie w przyszłym tygodniu, w kolejny weekend. No, czasami mogą się też jakieś bonusy. Możecie mi sugerować, co mam pokolorować następnym razem. No, a jak nie, to po prostu będziemy szli z kolejnością w książce. Jeśli chcecie, żebym umieściła na koniec kolejnego filmiku Wasze prace, jak pokolorowaliście tę osobę, bo jestem tylko bardzo ciekawa, jak użyliście kolorystyki, czy też używaliście kolorów podstawowych, tak jak ja. Czy może robiliście coś kompletnie innego, to wstawiajcie je na Instagram na hashtag mintiwyspy01 albo wyślijcie mi na maila, którego macie na ekranie, tak jak z hashtagiem. No i mam nadzieję, że Wam się podobało. Piszcie w komentarzach Wasze opinie, tak jak już wspominałam milion razy, sugestie i tak dalej. Bardzo chętnie poczytam. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!